muzyczne podróże przez świat. Naszym gościem jest Monika Witkowska, dziennikarka pisząca między innymi dla National Geographic, Voyage, Obieży Świata i Podróży, pisarka, zapalona podróżniczka, himalaistka. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłaś na wszystkich kontynentach, odwiedziłaś około 180 krajów. Jesteś miłośniczką gór, nurkowania, żeglarstwa i sportów powietrznych, na przykład skoków spadochronowych. Gdzie czujesz się najlepiej? W górach, na wodzie czy w powietrzu? Oj, trudne pytanie. Wszędzie, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest natura, gdzie mam takie poczucie wolności, no trochę adrenaliny do tego też można dodać, także wszystkie te aktywności, które wymieniłeś, są jak najbardziej dla mnie istotne, ale jeżeli miałabym zdecydować, wybrać tylko jeden żywioł, no to powiem szczerze, postawiłabym, no i tutaj może niewiele osób zaskoczę, na żeglarstwo. No proszę, ale dzisiaj nie o tym będziemy mówić, ale troszeczkę dlaczego nie. Masz stopień jachtowego sternika morskiego, opłynęłaś nawet przylądek Horn na jachcie Stary, na żaglowcu z duszą, jakim jest Zawisza Czarny, odbyłaś półroczny rejs przez Ocean Spokojny, Kanał Panamski i Atlantyk. Piękne wyprawy. No piękne i rzeczywiście, jeżeli chodzi o żeglarstwo, to w żeglarstwie się mówi, że takim Everestem dla żeglarzy to jest przylądek Horn. Ja co prawda tak nie do końca się z tym zgadzam, bo trudniejsze sytuacje niż na Hornie miałam akurat w Arktyce i tam też taki najgorszy w moim życiu sztorm, ale rzeczywiście na Hornie udało mi się być dwa razy nawet, bo jeszcze później drugi raz byłam na takim malutkim drewnianym jachcie, który prowadziliśmy tylko we dwoje z kolegą Rumunem, to był jego jacht, 9-metrowa łódka drewniana, normalnie takie w tamtych okolicach nie żeglują, no ale rzeczywiście lubię takie rejsy, gdzie jest dawka wyzwania, jakoś mało pływam w takich rejonach, obiecuję sobie, że na każdy mój następny rejs to będzie gdzieś w ciepłych rejonach, gdzieś tam, gdzie jest przyjemnie i tak plażowo. A później jak przychodzi co do czego, to stwierdzam, że na takie rejsy to ja jeszcze będę miała czas w przyszłości, a teraz trzeba bardziej ambitnie żeglować. No i przyznam się, że mam w głowie jeszcze kolejne pomysły. Jako pilot i przewodnik prowadzisz wyjazdy po całym świecie, w tym trekkingi w Himalajach, Karakorum, na Kilimandżaro. W tym przypadku musisz zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo klienta. Chyba ważne jest, by realnie oszacować jego możliwości i kondycję. Tak, to jest bardzo ważne. Ja jeszcze jeden czynnik jest dla mnie bardzo ważny przy doborze grup. Istotne jest to, żeby to były fajne osoby, bo już jak jadę w góry, to szczerze mówiąc nie po to, żeby się tam denerwować, rozmawiać na temat, tam nakręcać się poglądami na różne sprawy. Zakładam, że łączy nas wszystkich, niezależnie od poglądów, łączy nas miłość do gór. I przy tych swoich wyprawach, które prowadzę właśnie wszystko jedno, czy to będzie trekking do bazy pod Everestem, czy na Kilimandżaro, czy jeszcze jakiś inny zakątek świata, to ważne jest dla mnie, żeby chciałabym zaszczepiać tą miłość do gór, ale taką prawdziwą miłość. Zakładam, że nie po to jeździmy w góry, żeby pochwalić się tylko tam zdjęciami na Instagramie czy na Facebooku, chociaż muszę powiedzieć, że coraz więcej jest takich osób, które jadą, mam wrażenie, żeby, no, tak mówiąc żargonem młodzieżowym, lansować się potem takimi zdjęciami. Natomiast no, zależy mi na tym, żeby osoby, które jeżdżą ze mną, miały ten szacunek do gór, do przyrody, do natury, żeby rzeczywiście umiały się cieszyć tym otoczeniem, które tam mamy, żeby też były nastawione na takie etyczne postępowania w górach, typu, że no jak trzeba komuś tam pomóc, prawda, no to w obecnych czasach wcale nie jest takie zupełnie oczywiste, no ale mam właśnie szczęście chyba do takich osób, z którymi jest mi w górach dobrze i które potem jeszcze jadą ze mną nie tylko na jedną wyprawę, ale potem zostają w gronie takich moich dobrych górskich znajomych. W 2015 roku jako 8. Polka zakończyłaś zdobywanie korony ziemi, dokonując tego w wersji rozszerzonej, czyli nie 7, a 9 szczytów. Wymieńmy je. Tak, z koroną ziemi to jest tak, no mowa oczywiście o najwyższych szczytach wszystkich kontynentów, że wystarczy zrobić 7 szczytów, no bo jest 7 kontynentów. Wiele osób, które kolekcjonują tą koronę ziemi,
ziemi, poprzestaje na takich łatwiejszych wersjach. Czyli na przykład jak w przypadku Australii, najwyższą górą Australii jest Góra Kościuszki, która, no powiedzmy sobie szczerze, no nie jest specjalnie tam trudna i to jest taki szczyt przy dobrej pogodzie. Można się tam wybrać na rodzinny spacer, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę Australię z Oceanią, to okazuje się, że najwyższym szczytem jest dużo wyższa od Góry Kościuszki. Góra Kościuszki ma 2200 metrów tam z haczykiem, a dużo wyższa jest piramida Karstensza na Nowej Gwinei i no, jest to góra, która ma już tam prawie 5000 metrów i jest po prostu no, dużo trudniejsza, bo wymaga takiego bardziej technicznego wspinania, odporności na ekspozycję, czyli inaczej mówiąc taką no, przepaścistość. I ja jeszcze tam miałam okazję być na takiej wyprawie, gdzie najtrudniejsza nawet nie była sama góra, tylko dotarcie do niej, bo trzeba było przejść no, praktycznie 2 tygodnie spędzić w bardzo ciężkiej dżungli. Także no, tutaj w tym przypadku byłam na obydwu szczytach. Kolejne góry, jeszcze właśnie takie dwie sporne, no to w Europie są ciągle spory, czy zaliczać Mont Blanc, czy w Elbrus. Nie wiem, czego się w tej chwili uczy w programach szkolnych naszych szkół, ale wspinacze z zagranicy, z, na przykład z Ameryki, czy z wielu krajów zachodniej Europy, zaliczają Elbrus. Mont Blanc sobie odpuszczają. Ja na wszelki wypadek byłam i na jednej, i na drugiej górze. No oczywiście w koronie ziemi też są takie szczyty jak Denali. Dawniej się mówiło o tej górze McKinley, czyli najwyższa góra Ameryki Północnej, a Aconcagua, najwyższa góra Ameryki Południowej. Najdroższa chyba góra świata, mianowicie Mont Vinson. Wyprawy na tę górę są droższe niż wyprawy na Everest. I to w Antarktydzie Zachodniej. Tak, tak. To jest Antarktyda. Tam się nie da w żaden sposób dojść od morza. Tam sprawdzaliśmy różne warianty. Po prostu no rzeczywiście tutaj nie ma zmiłuj się. Pieniądze są dla wielu osób barierą, żeby zdobyć tę górę. No i oczywiście no, ukoronowaniem tej korony ziemi jest Mont Everest, najwyższa góra świata. Także, i Kilimandżaro, dziewiąty szczyt. A no Kilimandżaro, tak, oczywiście. Tak. O Kilimandżaro zapomniałam, bo na Kilimandżaro to chodzę z grupami teraz jako przewodnik. Ostatnio miałam wejście tam po raz 15 i tam w planach są kolejne i bardzo lubię tę górę. To nie jest tak, że mi się tam jakoś znudziła i sobie tam ją w tej chwili odhaczam, ale co ciekawe właśnie, moja przygoda z górami w ogóle tymi wyższymi zaczęła się od Kilimandżaro, kiedy omal nie weszłam. Byłam tam sama, bez grupy, prywatnie, dawno, dawno temu. Popełniłam ileś błędów związanych z aklimatyzacją, bo nie miałam pojęcia w ogóle o tym, na czym polega aklimatyzacja i mało brakowało i wróciłabym bez szczytu. No, ale wyciągnęłam z tej wyprawy wnioski. Znaczy w końcu szczyt zdobyłam. Ciężko było, ale zdobyłam. Teraz, jak wchodzę z grupami, to dla mnie to jest taka fajna, przyjemna wyprawa, gdzie no specjalnie już się jakoś tam nie męczę. Natomiast właśnie, tak jak powiedziałam, lubię tę górę, ale właśnie ważne jest dla mnie wyciąganie wniosków. Jak popełniam jakieś błędy, a za tym pierwszym razem popełniłam, to teraz no, staram się, żeby przynajmniej inni, których prowadzę w górę, już mieli łatwiej, uczyli się na tych moich błędach, także no, dostałam wtedy wycisk, ale to mi dobrze zrobiło. Ponadto zdobyłaś 8-tysięczniki Manaslu i Lhotse, wiele innych gór. Do tego no dochodzą, Everest jeszcze, tak, Everest. Tak. Do tego dochodzą dwie wyprawy na Broad Peak. Ubiegłoroczna, letnia, dramatyczna, o której dziś opowiemy, i wyprawa kilka lat temu, kiedy to atak szczytowy został przerwany z powodu załamania pogody. Broad Peak, darowane życie, to tytuł najnowszej twojej książki, wydanej niedawno, bo w maju. Tytuł odnosi się do ostatniej wyprawy. Dokładnie, no to darowane życie to dlatego, że no, miałam dużo szczęścia. Broad Peak jest taką górą, no od razu może tutaj taki krótki rys geograficzny, góra, która się znajduje w Karakorum, czyli nie Himalaje, tylko w inne bardzo wysokie pasmo. I to jest góra, której szczyt jest na granicy Chin oraz Pakistanu, aczkolwiek no właśnie wyprawy na ogół, na wyprawach idzie się od strony pakistańskiej. Dlaczego no z tą górą dużo osób ma problemy? No jest, przede wszystkim problemem jest pogoda. Taka pogoda, która się często nie sprawdza. To, co jest w prognozach, to jedno, a w praktyce wychodzi co innego. Poza tym jest to góra, gdzie są takie zdradzieckie szczeliny, gdzie są lawiny, zarówno lawiny śnieżne, jak i lecą kamienie, które też mogą być zabójcze. No i wielu takich słynnych himalaistów z
bardzo dużym doświadczeniem, ma z tą górą problem. Mimo, że to jest góra, która nie jest jakoś tam specjalnie technicznie trudna, to jest bardziej taki wysokogórski trekking, ale właśnie no, bardzo wiele osób się przekonuje, że w górach wysokich ważna jest cierpliwość i w himalaizmie to nie jest tak, że za każdym razem, jak jedziemy, to zdobywamy górę. No chociażby Wanda Rutkiewicz, która dla mnie jest jakąś taką właśnie ważną osobą, idolką, no ona sama była dwa razy na Broad Peaku bez szczytu. Wielu himalaistów jeździ tam jeszcze więcej razy. Znam himalaistę, który kończył już Koroną Himalajów i Karakorum i 10 razy był na Broad Peaku, zanim się udało. Więc do każdej góry trzeba podchodzić z jakąś taką pokorą i założyć, że nie każda wyprawa właśnie to jest wejście na szczyt. A tutaj od razu taka uwaga, bo bardzo często himalaiści w jakimś swoim CV piszą, prawda, na jakich górach byli. I tu ważne jest, żeby umieć jak gdyby czytać takie informacje, bo jeżeli ktoś był na szczycie, to zwykle zaznacza, że był na szczycie. Natomiast często pojawia się na przykład wyprawa na górę X, a to zazwyczaj wcale szczytu nie oznacza, tylko oznacza, że no było się na wyprawie. Pytanie, czy się było tylko w obozie bazowym, czy wychodziło się gdzieś wyżej, do jakiej wysokości się doszło. Zazwyczaj jak ktoś doszedł gdzieś wyżej, no to pisze, do jakiej wysokości doszedł, pisze albo mówi. I no właśnie, no jakby tak prześledzić życiorysy wielu znanych himalaistów, to okaże się, że tych wypraw jest dużo, a wyjść na szczyty niekoniecznie. Także no ja wychodzę z założenia, że dla mnie no szczyt oczywiście jest istotny, po to jadę, ale jeżeli się nie zdobędzie szczytu, to też wyprawa ma dużo pożytecznych wartości. A najważniejsze to dla mnie jest w ogóle, znaczy nie szczyt jako cel jest najważniejszy, ważniejsza jest ta droga do szczytu i to, co się dzieje po drodze. W książce Broad Peak, Darowane życie, piszesz też o innych, którzy próbowali swoich sił na Broad Peaku, także na K2. Również w ubiegłym roku, roku przebiegającym pod znakiem pandemii, nasze organizacje wspinaczkowe odradzały wtedy jakąkolwiek aktywność wspinaczkową. No tak, ale w czasach pandemii, no to w ogóle podróże w założenia nie były jakieś tam zalecane. Oczywiście podróżnicy podróżowali, ale to było tak na własne ryzyko. No przede wszystkim problemy takie organizacyjne wchodziły w grę, związane z tym, że trzeba było zakładać, że można trafić na jakiś tam lockdown, zamknięcie danego kraju, były problemy związane no chociażby ze szczepieniami, z jakimiś testami. To wszystko utrudniało wyjazdy. Zresztą w Pakistanie też były problemy z wizami, były odwoływane loty, o czym sama się też przekonałam na sobie. Natomiast pamiętajmy, że nie każdy spinacz należy do Polskiego Związku Alpinizmu. Ja akurat jestem w tej grupie, która nie należy, bo powiem szczerze, uważam, że Polski Związek Alpinizmu himalaizmu kobiecego nie wspiera, więc podobnie jak ja myśli wiele osób, o czym zresztą świadczy to, że Klub Wysokogórski Warszawa, którego członkiem jestem, nie podlega pod struktury Polskiego Związku Alpinizmu. Dwie osoby latem ubiegłego roku pozostały w Karakorum na zawsze. Jedna na Broad Peak, druga na K2. No tak, niestety góry wysokie są obarczone sporym ryzykiem i no z przykrością muszę powiedzieć, że ja wielu znajomych straciłam już w górach najwyższych i na pewno w swojej działalności jednym z moich celów jest to, żeby po prostu przede wszystkim z tych wypraw wracać jeszcze bez żadnych odmrożeń. Staram się minimalizować ryzyko, ale czasami się pewnych rzeczy nie przewidzi. I w zeszłym roku no właśnie te ofiary, o których wspominasz, to na Broad Peaku zginął bardzo doświadczony himalaista, bo dla niego to już Broad Peak był ostatnią górą w koronie Himalajów i Karakorum, czyli mówimy tutaj o 14 ośmiotysięcznikach i to już był 14 ośmiotysięcznik, który Mr. Kim, bo tak o nim mówiliśmy, to nazwisko koreańskie jest trudne do zapamiętania, więc dla wszystkich on był po prostu Mr. Kimem. I Mr. Kim na Broad Peaku też dobrze górę znał, bo on też był już któryś raz, próbował zdobyć Broad Peak, poprzednie razy były bezskuteczne, więc teraz się udało, no ale niestety w przenośni dosłownie była to dla niego ostatnia góra, bo wszedł na nawis śnieżny, który był u góry i o którym myśmy po prostu nie
przypuszczaliśmy, że jest to takie zdradzieckie miejsce. No a drugą osobą, która zginęła na K2, był z kolei Rick, taki słynny wspinacz ze Szkocji. On próbował robić nową drogę na K2. Zespół trzyosobowy wyszedł w, no właśnie w kuluar, który okazał się zdradziecki. Dwie osoby udało się uratować, no niestety Rick, ale na nie, no to właśnie była ta druga ofiara ubiegłego roku. No, ale każda góra, niezależnie od, znaczy ja wychodzę z założenia, że na każdej górze mogą się zdarzyć takie sytuacje. Z drugiej strony, gdybyśmy myśleli kategoriami tylko tego, co się może zdarzyć, no to byśmy musieli w ogóle na te wyprawy no nie jeździć. Nie zakładamy, że zdarzy się coś niebezpiecznego. Nikt z nas nie jest samobójcą, wręcz przeciwnie. Myślę, że ludzie, którzy jeżdżą na takie wyprawy, to są ludzie, którzy szalenie kochają życie i po prostu żyją na maksa, chcą czerpać z tego życia jak najwięcej, są wręcz zachłanni na życie. No, może to akurat czasami jest zgubne. Natomiast też nie jest tak, że każdy sezon jest jakiś taki tragiczny. Pamiętajmy, że zdarza się tak, że schodzi lawina i ginie więcej osób, natomiast są też sezony, kiedy na szczęście nic się nie dzieje. No, zakładam, że tak będzie w tym roku. Jeden z polskich zdobywców korony Himalajów i Karakorum, Piotr Pustelnik, powiedział o Broad Peak: osobiście panicznie się jej boję. Jest nie tyle bardzo niebezpieczna, co nie toleruje najmniejszych błędów. Zresztą Piotr Pustelnik zdobył tę górę dopiero za czwartym razem. Bałaś się Broad Peak? Bawam się, bo to jest taka góra, która czasami jest postrzegana, mówi się, że jest trochę pechowa dla Polaków. Tam rzeczywiście mieliśmy taka słynna sprawa, kiedy zginęło dwóch naszych spinaczy, no to był rok 2013, tak, pierwsze zdobycie tej góry zimą. No i niestety na górze został Tomek Kowalski i Maciek Berbeka. No a przypomnijmy też dwie wyprawy Wandy Rutkiewicz, też pociągnęły za sobą śmiertelne ofiary. Tak, na wyprawach Wandy na obydwu ktoś ginął. Z Polaków w 1985 roku właśnie zginęła partnerka Wandy Rutkiewicz, Barbara Kozłowska. No, pechowa sprawa, bo tam są takie bardzo niebezpieczne rzeki lodowcowe i najlepiej staramy się je pokonywać w ogóle rano albo w nocy, kiedy one są jeszcze zamarznięte, jest mniejsze ryzyko, że tam się coś obsunie. No ale niestety wracając z góry, zwraca się zwykle w godzinach południowych albo popołudniowych i wtedy jest to coś w rodzaju takiego szalonego potoku, który płynie, można to porównać do toru bobslejowego. Jak ktoś wpadnie w takie koryto, szanse wyłowienia go są minimalne. I ja sama znam cztery takie wypadki, kiedy ktoś tam zginął pod Broad Peakiem właśnie w takim strumieniu. No i właśnie Basia Kozłowska w 1985 roku była właśnie przykładem tego typu wypadku. 9 lat temu zginęła tam młoda Niemka. Jeszcze z grona Polaków, no musimy pamiętać, że w 1975 roku zginęło tam trzech naszych spinaczy, którzy próbowali zdobyć taki wierzchołek, bo Broad Peak ma 5 wierzchołków, oni wchodzili na wierzchołek centralny. Przyjmuje się, że oni zdobyli ten wierzchołek, ale jeden z uczestników tej wyprawy, no szczerze mówiąc, tutaj to poddaje pod wątpliwość, także no taka sytuacja nie do końca rozstrzygnięta, no ale najgorsze jest to, że jeszcze w całej tej wyprawie, że jeszcze były właśnie 3 ofiary śmiertelne. Każda góra może pociągnąć za sobą właśnie jakieś tragiczne wydarzenia, także trzeba, jadąc na taką wyprawę, być przede wszystkim przygotowanym na to, że gdyby się coś działo, to musimy mieć świadomość, że w takich górach trzeba liczyć głównie na siebie. To nie jest tak, że po prostu inni są jakoś tam egoistycznie nastawieni, chociaż ja w Broad Peaku przytaczam sytuacje, które wskazują na to, że to różnie bywa, ale czasami jest tak, że po prostu nawet ktoś chce nam pomóc, tylko że my, jeśli sami z takim, no można w cudzysłowie ratownikiem powiedzieć, nie współpracujemy, no to nikt nas z takiej góry po prostu nie zniesie, nikt nas nie zarzuci sobie na plecy i po prostu na 8000 nie ma na to sił. A Broad Peak jest jeszcze szczególnie zdradliwy, bo tam jest taka sytuacja, że wchodzi się na przedwierzchołek i później między tym przedwierzchołkiem a wierzchołkiem jest taka niecka. Trzeba zejść trochę w dół, żeby później na wierzchołku podejść do góry, ale przy powrocie nie da się od razu zgubić wysokości,
tylko trzeba schodzić się trochę w dół, żeby znowu podejść. I jeżeli by się coś wydarzyło związanego z wysokością, tak jak choroba wysokościowa, to tutaj akcja ratownicza jest bardzo utrudniona i zdecydowanie bezpieczniejsze są takie góry, gdzie stromo się idzie do góry, bo jeżeli coś się wydarzy, no to można zawrócić i tą wysokość szybko zgubić. Natomiast jak się wejdzie na ten Broad Peak, na przedwierzchołek, no to trzeba sobie dobrze skalkulować, czy mamy jeszcze siły na to, żeby kolejną godzinę albo i więcej dodać, żeby dojść do właściwego wierzchołka i zaryzykować to, że w razie czego nie będziemy w stanie od razu się obniżyć z tej wysokości. Tu wysokość jest kluczowa, bo to nie jest tak jak w Tatrach na przykład, albo w Alpach, że jesteśmy na takiej wysokości, gdzie nasz organizm zachowuje się, można powiedzieć, praktycznie normalnie. Na dużej wysokości ten organizm się buntuje. Tam każdy krok jest problemem, każde założenie buta, ubranie się, poprawienie czegokolwiek, to jest po prostu już mega wysiłek. No a zawsze też jest ryzyko właśnie choroby wysokościowej, który czyni, inaczej mówiąc, obrzęku mózgu, obrzęku płuc, a to są już naprawdę bardzo groźne dla życia sytuacje. Pierwsze w świecie wejście kobiece na Broad Peak zaliczyła Krystyna Palmowska. To było w 1983. Miała wtedy 35 lat. Tak, Krysia Palmowska udzieliła mi wywiadu do tej książki. Mhm. Bardzo się z tego cieszę, bo chciałam bardzo właśnie na razie usłyszeć wrażenia z tamtej wyprawy, ale poza tym przypomnieć wyczyn kobiety, bo o himalajzmie kobiecym naprawdę się mało mówi. Mimo, że Polki mają dużo sukcesów w tych górach najwyższych. Natomiast powiem szczerze, między sobą z koleżankami często rozmawiamy na temat tego, że właśnie przykładów tego, że nawet jeżeli robimy dokładnie to samo, co panowie, to jesteśmy trochę inaczej traktowane i kobiety naprawdę działają, a nie mają niestety żadnego wsparcia, jeżeli chodzi o jakieś czy finansowanie, czy te wyprawy też są słabiej nagłaśniane. I muszę powiedzieć trochę z żalem, że też Polski Związek Alpinizmu specjalnie niewiele robi, żeby ten himalajzm kobiecy jakoś promować i wspomagać. Pierwszą nazwą tej góry było K3, a Broad Peak oznacza szeroki szczyt. To ze względu na długą, ponad 1,5-kilometrową szczytową grań. Sam wierzchołek szeroki nie jest. Tak, sam wierzchołek nie jest szeroki i bo niektórym się kojarzy, że Broad Peak to pewnie jak szeroki, to tam, nie wiem, jakieś boisko futbolowe, czy tam kort tenisowy na górze. Nie, tak nie jest. Natomiast te nazewnictwo właśnie K1, K2, K3 i tak dalej, ja w książce to tam rozwijam, ale to jest pomysł Anglików, którzy mierzyli góry jeszcze tam właśnie zaczęli w XIX wieku i o ile się nie mylę, wtedy na przykład Everest nazwali chyba szczytem 15, o ile dobrze pamiętam, ale w Karakorum właśnie zaczynali od tego, że nazwali górę, która teraz jest znana jako Masher Broom, to jest lokalna nazwa, nazwali po swojemu K1, K skrót od Karakorum, a jeden dlatego, że akurat to był taki wyniosły szczyt, na który wzięli sobie za punkt taki odniesienia. I później następne wyższe góry, niezależnie od tego, jakie miały wysokości, tam nazywali kolejnymi numerkami. Robili te pomiary z bardzo dużej odległości, także nie wiedzieli dokładnie, jaką wysokość mają te góry, tylko właśnie z daleka patrzyli. No i na przykład tam jak K2, to akurat ta nazwa się utrzymała, aczkolwiek jest lokalna nazwa Czogori. W przypadku Broad Peaka oni nazwali K3, a dopiero później właśnie pojawiła się nazwa Broad Peak właśnie dlatego, że szeroki. I później tam były kolejne numery K4, K5, K10 i tak dalej. Także ze względów kartograficznych to było dosyć istotne, ale tej nazwy K3 w przypadku Broad Peaka nikt nie używa. Napisałaś się mnóstwo książek, w tym wiele o górach, na przykład Lhotse, Lodowa Siostra Everestu, Manaslu, Góra Ducha, Góra Kobiet, Góry z duszą w trzech częściach, Everest, Góra Gór. Te książki mogą zainteresować nie tylko tych, którzy kochają wspinaczkę górską. W książce Broad Peak, Darmowe życie jest wiele informacji o Pakistanie. Startujemy w Islamabadzie, mieście islamu.
Jest tam jeden z największych meczetów świata, bardzo nowoczesny. Tak, bardzo nowoczesny, bo wybudowany jest niedawno. W ogóle Islamabad, ja w książce to dokładnie opisuję, to jest taka bardzo młoda stolica. Wcześniej stolicą Pakistanu było Karachi. I w związku z tym Islamabad bardzo się różni od innych miast w tym kraju. Nie ma tam za bardzo zabytków, w ogóle nie ma zabytków. Wszystkie budowle są nowe, ale jest za to bardzo zielono, są duże, nowoczesne ulice, no takie właśnie nowoczesne miasto z bardzo fajnym metrem na przykład. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten meczet, o którym tutaj mówimy, to był prezent w dużej mierze Arabii Saudyjskiej dla Pakistanu. Część właśnie pieniędzy to była właśnie od, w ogóle inicjatywa też była od saudyjskiego króla. No i rzeczywiście efekt jest imponujący. Meczet jest bardzo ładny, można go zwiedzać w środku, turyści tam są mile widziani. Natomiast, no właśnie, to co jest w Pakistanie takie ciekawe, bardzo sympatyczne, to, że niezależnie od tego, jakiej religii jesteśmy, czy w ogóle jesteśmy religijni, niezależnie od tego, skąd przyjechaliśmy, Pakistańczycy są szalenie mili, pomocni, uczynni. Ja ten kraj przyjechałam tak niezależnie od wypraw górskich, to przyjechałam też tak po swojemu globtrotersko z plecakiem, jako solo podróżująca kobieta i nigdzie nie miałam żadnych problemów, wszędzie się spotykałam z ogromną pomocą. Znaczy problemy to miałam z noclegami, bo samotnie podróżujących kobiet nie chcą meldować w tańszych hotelach, ale zawsze mi pomagali jacyś tam spotkani ludzie i bardzo często nocowałam tam po prostu gdzieś u kogoś w domu. Natomiast wracając do tego meczetu, to zwiedzanie tego meczetu, czy jak też innych miejsc w Pakistanie, może nam utrudnić to, że wszyscy się nam będą chcieli z nami fotografować, jak zobaczą, że przyjechał turysta z Europy, czy zresztą nieważne z jakiego kraju, ktoś inny, kto nie jest Pakistańczykiem, no to od razu są prośby o zdjęcia i pozujemy jednej osobie, a za chwileczkę podchodzi 10 innych i to już po pewnym czasie staje się męczące, aczkolwiek jest to sympatyczne. Moją w ogóle ideą pisania książek to jest, ja czasami mówię coś takiego, że przyznaję, że te książki piszę w dużej mierze dla siebie, bo na wyprawie dużo rzeczy gdzieś tam jakoś mnie zaintryguje, ale nie mam możliwości sprawdzenia pewnych informacji. Dopiero po powrocie do domu grzebię w różnych źródłach z myślą, żeby rozwinąć pewne wątki. Także to nie są książki takie typowo górskie też, bo jest tam dużo informacji kulturowych o danym kraju, czy o danym regionie. Na przykład tutaj przy okazji tej wyprawy, już jak wróciliśmy do cywilizacji, miałam być okazję na meczu polo. I wcześniej nie miałam do czynienia z tą grą i mecz był ciekawy, ale miałam taki niedosyt. A właściwie to skąd te polo w Pakistanie? Później okazało się, że polo w ogóle się wywodzi z Pakistanu. Ale tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam, jakie są reguły gry i to dopiero po powrocie sobie sprawdziłam. Czy na przykład właśnie jakieś informacje odnośnie tego, co zwiedzać. Na przykład pojechałam zawsze po wyprawach sobie, robię też część taką turystyczną. Tym razem pojechałam w rejon, którego wcześniej nie znałam. Chciałam zobaczyć, jak się wydobywa sól himalajską. Bo zawsze, jak jestem w Nepalu, to mi tam wciskają tą sól himalajską, tam lokalni sprzedawcy i mówią, o, tutaj taka typowa pamiątka nepalska. Ale to wcale nie jest żadna pamiątka nepalska, tylko to jest jak najbardziej pakistański produkt i do Nepalu to go ściągają, importują. A rzeczywiste złoża soli himalajskiej to właśnie Pakistan. I po prostu pojechałam zobaczyć, tym bardziej, że to jest ta główna kopalnia pakistańska soli himalajskiej. To jest druga w świecie kopalnia. I było mi bardzo miło, jak mówiono, nie wiedzą, że jestem z Polski, mówiono, no my jesteśmy drugą co do wielkości kopalnią, bo pierwsza to jest w Polsce w Wieliczce. Jak powiedziałam, że ja byłam w Wieliczce, to od razu takie wielkie zainteresowanie, ale to właśnie szalenie, szalenie miłe. No i właśnie, tego typu informacje też można znaleźć w moich książkach. Czy na przykład rozmowy, jakie prowadziłam z tamtejszymi kobietami, czy na przykład podejście w ogóle Pakistańczyków do kobiet. Także na takich wyprawach jest sporo czasu, żeby sobie pogadać z miejscowymi. Tutaj takim włącznikiem, takim przekaźnikiem informacji byli oficerowie łącznikowi, to, czyli tacy przydzieleni przez władze Pakistanu przedstawiciele pakistańskiego wojska i oni świetnie mówią po angielsku, bo są specjalnie dobierani. Pilnują ogólnie tego, żeby na wyprawie wszystko było zgodnie z przepisami, żeby był porządek, ale w razie
czego też no, pomagają w wielu sytuacjach. No a jak się nic nie dzieje, no to chętnie rozmawiają z nami, no jednak kilka tygodni z nami spędzają, z nami wspinaczami. Ich opowieści są kopalnią informacji na temat no, takiego normalnego życia w Pakistanie. A co mówią o talibach? Co o talibach? Zawsze mówią, żeby nie utożsamiać Pakistańczyków z talibami. Zdaniem Pakistańczyków są to po prostu terroryści i bandyci. Pakistańczycy zawsze mówią, jedź, jak wrócisz do Polski, to mów, że my nie jesteśmy talibami, że to idzie zły przekaz w świat, bo w ogóle trzeba brać pod uwagę, że w Pakistanie jest kilkadziesiąt, mówiono mi, ponad 50 różnych odłamach islamu. I tak samo jak państwo islamskie jest tam wspierane przez marginalny procent społeczeństwa, tak samo jest z talibami. Jest kwestia tam określonych rejonów, tam bliżej granicy z Afganistanem. Natomiast reszta Pakistańczyków twierdzi, że czy państwo islamskie, czy talibowie robią im krecią robotę, to są ludzie, z którymi rząd powinien się jakoś tam rozprawić. W Pakistanie jest trochę inny problem, to nie są talibowie wcale, znaczy no był co prawda głośny napad talibów na bazę pod Nangarpat, ale ogólnie to była jedna taka spektakularna akcja, natomiast problemem jest konflikt Pakistanu z Indiami i kwestia Kaszmiru. To jest punkt zapalny i tutaj te takie, no jak się słyszy coś od czasu do czasu o bombach no w niektórych rejonach Pakistanu, na szczęście to sporadycznie, no ale dzieje się czasami, to Pakistańczycy mówią, no to są, prawda, terroryści z Indii na gościnnych występach. Oczywiście jak jest podobna sytuacja w Indiach, pewnie w Indiach powiedzą to samo na temat, prawda, terrorystów pakistańskich. Ale tu chodzi konkretnie o kwestię Kaszmiru. Jeżeli chodzi o tą bazę pod K2 czy pod Broad Peakiem, to tam nie za bardzo nawet jakby talibowie chcieli zrobić jakiś zamach, to powiem szczerze, no jest to, myślę, nie wiem, nie chcę używać słowa niewykonalne, ale raczej mało realne, dlatego że po drodze są bazy wojskowe i na przykład tak jak pod Nangarpat, który wtedy, kiedy był ten zamach, to tam była inna sytuacja, jeżeli chodzi o lokalizację tej bazy. To było blisko cywilizacji, w pobliżu jest wioska. Zamachowcy mogli łatwo podejść i później łatwo uciec. Żeby się dostać do bazy pod Broad Peakiem czy K2, trzeba iść ileś dni doliną, którą łatwo wojsko pakistańskie może obserwować, są tam posterunki i po prostu no nie da rady tak podejść w sposób niezauważony. To po prostu tam wszyscy miejscowi się znają, nikomu nie zależy na tym, żeby do jakichś zamachów dochodziło, dlatego że dla miejscowych turyści czy wspinaczy to jest żyła złota. Jeżeli coś dzieje się takiego, że giną cudzoziemcy, to od razu to podcina im możliwości zarabiania. Także sami jak gdyby pilnują tego, żeby mieć dobry PR w świecie i żeby nie szły w świat jakieś no właśnie sytuacje, które tą turystykę będą im tam no mocno przykrócą. Po raz kolejny jechałaś w ubiegłym roku słynną Karakoram Highway, później droga do Skardu, w ogóle dojazd w góry to atrakcja sama w sobie. O tym wszystkim możemy przeczytać w twojej nowej książce. No muszę powiedzieć, że cała ta trasa jest fascynująca i jest mocno adrenalinowa, bo nawet na odcinkach, gdzie droga jest dobra, gdzie nie ma tego, że tam się może, prawda, jakoś rozmyć, że może coś tam, jakaś kamienna lawina spaść na samochód, to po prostu sposób jeżdżenia kierowców pakistańskich jest taki, że no bardzo tą adrenalinę podnosi, bo no nie ma żadnych reguł. Po prostu cofanie na ruchliwej drodze, wjazda pod prąd, gdzieś tam w poprzek, wyprzedzanie na trzeciego na zakręcie, gdzie zaraz jest tam przepaść. No to są zupełnie normalne sprawy. Co prawda, no tutaj na usprawiedliwienie trochę tych kierowców, to muszą powiedzieć, że oni mają świetnie dopracowany, zrozumiały tylko dla siebie, dla cudzoziemca, nie? System ostrzegania się, czyli używania świateł i klaksonów i wystawianych za okno rąk. No, ale jest to duże przeżycie. No, a poza tym ta droga, chociaż się mówi Karakoram Highway, no to highway to jest taka trochę z nazwy, bardziej powinno się to odnieść do wysokości drogi, natomiast ta droga no, ciągle wymaga budowania na nowo, bo ciągle się tam coś zawala, ciągle się coś obsypuje, w wielu miejscach jest bardzo wąska. No i jak jechaliśmy w ubiegłym roku, no to doszło przed nami do wypadku, kiedy właśnie obsunęła
się tam po części góra, jakiś tam fragment i niestety ciężarówka została wtedy zasypana, zginęły dwie osoby. Ale na moje pytanie, czy to się dzieje często, no to usłyszałam, że no nie, tak często to nie, no tam raz w tygodniu, prawda. To, że spadnie jakiś autobus z ludźmi gdzieś tam do rzeki, no to też jest dla Pakistańczyków zupełnie normalne. I oczywiście no są to straszne tragedie, natomiast no ze względu na to, że one się dzieją często mimo wszystko, to no trzeba powiedzieć, że po prostu miejscowi chyba do takich informacji no trochę przywykli. No ale polecam komuś, kto pojedzie do Pakistanu, przynajmniej w jedną stronę przyjechać się tą słynną drogą, bo no po prostu rzeczywiście wrażenia są tego warte, a poza tym widoki są niesamowite. Później trekking, ciężka wspinaczka. Ostatni obrazek, jaki zapamiętałaś na wysokości około 7500 metrów, zanim urwał ci się film. Nie, ostatni obrazek. No widok na Karakorum oświetlone wschodzącym słońcem. No, a później rzeczywiście straciłam przytomność, natomiast no właśnie jeszcze cały czas gdzieś tam z boku, bardzo blisko miałam wyłaniającą się powoli z mroku piramidę K2, bo to szczyty K2 i Broad Peak oddzielone są no, tym dystansem raptem 9 kilometrów, więc to jest bardzo blisko. No i te K2 jest rzeczywiście, robi piorunujące wrażenie. No i najciekawsze było to, że ja byłam tam w dosyć dobrej formie i zakładałam, że jeszcze zdobędę, no ale okazało się, że przebieg różnych pechowych sytuacji no niestety nie pozwolił na to. Najważniejsze, że wróciłam cała i się jeszcze nie odmroziłam. Odzyskałaś świadomość podczas spadania. I co było potem? Tak, znaczy no co było potem? I przede wszystkim to, że straciłam bardzo dużo wysokości, można powiedzieć, uratowało mi życie, bo to oznaczało równocześnie dotlenienie. Natomiast co było potem? Potem była przede wszystkim złość, jak udało mi się, bo tak w pewnym momencie już się tam ocknęłam i zjeżdżałam nadal po tym stromym stoku, ale wiedziałam, że zaraz tam będzie przepaść. I to były sekundy albo ułamki sekund nawet na podjęcie decyzji. Na szczęście miałam ze sobą czekan, mówię na szczęście, bo czasami wspinacze zastanawiają się, czy brać ze sobą czekan, bo to waży i tak dalej. I na szczęście ten czekan, nie to, że miałam tylko gdzieś tam ze sobą, ale on był przy plecaku, miałam go w ręku, a oczywiście z dłoni mi wypadł. Natomiast leciał ze mną przypięty na takiej smyczy, jak gdyby. I ta smycz sprawiła, że właśnie ten czekan leciał ze mną i ja miałam możliwość złapania tego czekana i wyhamowania, bo właśnie ktoś, kto nie chodzi po górach, to myśli, że czekan to jest tylko tak do podpierania się. Nie do końca. Jego najważniejszą funkcją, którą miałam okazję akurat wykorzystać, no to było to, że czekan służy do hamowania. No i wyhamowałam ten zjazd, a potem była taka mieszanka różnych emocji. Przede wszystkim był żal, było rozgoryczenie, była taka trochę złość, taka rozterka, no jak to, no miałam szansę na ten szczyt, dobrze się czułam, a tu się wszystko inaczej potoczyło. I muszę powiedzieć, był przez moment taki trochę takie, może nie obrażenie się na górę, ale było takie właśnie rozżalenie, no dlaczego górę mi to robisz? No ja naprawdę przez ileś miesięcy się przygotowywałam do tej wyprawy, dołożyłam wszelkich starań, żeby stanąć na wierzchołku, a ty górą mnie odpychasz. Nie wiem, dlaczego mnie nie lubisz? Jakieś takie myśli, tego typu rozmowy z górą. Dopiero później zajęło mi to sporo czasu, no ileś tam dni, zanim zrozumiałam to następny, również nieudany atak szczytowy, też bardzo pechowy, sprawił, że zrozumiałam, że ta góra nie to, że ona mnie odpycha od siebie, bo mnie nie lubi. Ona mnie musiała lubić, skoro sprawiła, że w sumie no, zyskałam życie, dlatego, że gdybym poszła na ten atak do końca, to bym się znalazła na miejscu Koreańczyka prawdopodobnie. To ja bym zginęła być może, a nie Koreańczyk. Druga rzecz, przy drugim ataku zaoszczędziłam dużo sił. Nie będę uprzedzała, znaczy myślę, że kto będzie zainteresowany, to odsyłam do książki, to za dużo by opowiadać, natomiast no po prostu ta wyprawa
sprawa była po prostu splotem różnych pechowych sytuacji, takich, kiedy ja walczyłam o to, żeby się znaleźć na górze, a różne sytuacje wokoło sprawiały, że te moje wysiłki były zaprzepaszczone. No ale jak się okazało, coś jest po coś i finał de facto był szczęśliwy, to że mogłam, że w ogóle z tej wyprawy wróciłam. Opracowanie strategii ataku szczytowego w Karakorum jest dużo trudniejsze niż choćby na Everestie. Czynnik pogody i szczęścia jest tu wyjątkowo ciężko przewidywalny. O tym mówiliśmy. Atak szczytowy na Broad Peak należy do najdłuższych ze wszystkich ośmiotysięczników, jak czytam w twojej książce. Tak, atak szczytowy na K2 przy takich samych warunkach pogodowych, bo tutaj, żeby mieć jakąś skalę, no to trzeba, prawda, no przyjąć, że mamy takie same warunki pogodowe na różnych górach, no to przy Broad Peaku jest to dłużej. W zeszłym roku też jeszcze była sytuacja taka, że te warunki śniegowe były bardzo ciężkie, dlatego że to nie był taki śnieg, inaczej jest, no właśnie, jak nawet rozmawiałam z Krysią Palmowską, właśnie z tą naszą Polką, która była pierwszą w świecie kobietą na Broad Peaku, to doszliśmy do wniosku, że oczywiście sprzęt się zmienia, no teraz jest ten sprzęt lżejszy przede wszystkim, bardziej taki funkcjonalny, ale być może, że przez globalne ocieplenie zmieniły się warunki pogodowe. W ogóle przesunął się bardzo ten sezon, kiedy jest największa szansa na zdobywanie góry i Krysia jechała już na wyprawę, była tam pod górą w maju, a teraz jeździmy na początku lipca, się zaczynają działania na górze. Druga rzecz to te warunki śniegowe są inne. Krysia mówi, że no praktycznie wtedy, kiedy ona była, to tych szczelin prawie, że nie było i lawin nie było. Teraz te lawiny schodzą jedna po drugiej, i kamienne, i śnieżne. No ale to, co było bardzo takie nieprzyjemne w zeszłym roku, to był głęboki śnieg. To nie był taki śnieg, po którym się po prostu chodziło zamarznięty i jedynie raki się jak gdyby wgryzały w ten śnieg. W zeszłym roku po prostu trzeba było bardzo się napracować nad tym, żeby przetorować drogę. Noga się zapadała, trzeba było ją wyciągać, no to była rzeczywiście taka żmudna spinaczka. Natomiast to właśnie, dużo zależy od pogody. W zeszłym roku jeszcze była też taka trochę anomalia pogodowa, która sprawiła, że na K2 była ładna pogoda. Na Broad Peak też były bardzo dobre prognozy, a tymczasem właśnie przy drugim ataku szczytowym okazało się, że nad Broad Peakiem zawisła chmura i po prostu już w żadną stronę się nie przesuwała i te warunki pogodowe się bardzo zepsuły, no nie mówiąc o tym, że jeszcze było bardzo duże zagrożenie lawinowe. Także co z tego, że byli tam naprawdę bardzo sprawni, bardzo mocni wspinacze, jak prawda, no niestety większość z nich spotka się na Broad Peaku w tym roku. Z licznej twojej grupy, która wyszła na atak szczytowy, główny wierzchołek zdobyło tylko 5 wspinaczy. Tak, i tutaj trzeba powiedzieć, że mieliśmy z Polski jednego wspinacza w tej piątce, Oswald Pereira, zdobył górę, natomiast rzeczywiście z tej dużej grupy około, tam było 40 wspinaczy plus minus, plus jeszcze Pakistańczycy, no była to duża grupa chętnych do zdobywania góry, bardzo takich mocnych ludzi. Ja mówię już tylko o tych, którzy byli już w obozie trzecim, którzy wyszli na atak szczytowy, dlatego że no, część osób i tak się wykruszyła, znaczy niektórzy, było nas więcej, ale po prostu no, w międzyczasie podczas aklimatyzacji już wiele osób odpadło. No i okazało się, że tylko 5 osób stanęło na szczycie. No właśnie, dlaczego nie stanęli ci inni? No bo też to nie jest tak, że po prostu można sobie ten atak szczytowy zaplanować i wszystko pójdzie tak, jak chcemy. No tam się nałożyła też jeszcze, właściwie były 2 akcje ratunkowe. W międzyczasie poza tym Koreańczykiem spadła do takiej szczeliny, właściwie no, spadła z tego nawisu też Rosjanka i to przyblokowało w ogóle jak gdyby możliwość w ogóle poruszania się na górze. No jednym słowem, ten sezon ubiegłoroczny był bardzo pechowy. Mam nadzieję, że w tym roku dla tych, którzy tam będą działać, będzie szczęśliwy i te marzenia odnośnie szczytu, które się nie udało spełnić wielu spinaczom właśnie w zeszłym roku, no to w tym roku może za kolejnym razem no uda im się. Ja mówię, właśnie poprawiłam się, nie nam się, bo ja będę działała na K2, natomiast powiem szczerze, jedzie na Broad Peak całkiem spora grupa spinaczy z Polski.
No zobaczymy, będę trzymała za kolegów i koleżanki kciuki, natomiast... Ty rozpoczynasz wyprawę na K2. Nie obraziłam się na Broad Peak, natomiast no uznałam, że po dwóch razach jestem ciekawa widoków na innej górze. Nie mam tak pieniędzy, żeby jeździć ileś razy na jedną górę. Ja należę właśnie do takich typowych osób o zacięciu podróżniczym, więc po prostu lubię jednak mieć coś, jakieś nowe otoczenie wokół siebie. W ubiegłym roku Nepalczycy dokonali historycznego pierwszego wejścia zimą na K2. Tę górę zimą zdobył też wtedy Polak Jacek Łapiński, twój dobry kolega. Tak, no z uśmiechem o tym trzeba powiedzieć, dlatego że tutaj mówiąc o Nepalczykach, to mamy oczywiście na myśli zimowe wejście, te historyczne, rzeczywiście niesamowita sprawa. Tak na marginesie, w tym roku będzie kilku z tych chłopaków działało na K2, także rozmawiałam z nimi tam miesiąc temu, jak byłam w bazie pod Everestem i no, właśnie będzie okazja, żeby w nowej książce o K2 poczytać, jak to było właśnie rok temu na tym zimowym zdobywaniu szczytu. Natomiast jeżeli chodzi o Jacka Łapińskiego, no to rzeczywiście mam takiego kolegę, który kiedyś był moim uczestnikiem wyjazdów na Kilimandżaro, potem pojechał w Himalaje i jakoś tak się nakręcił górsko, no i postanowił właśnie w pandemii zdobyć K2, ale i ponieważ Jacek słynie z jakichś takich szalonych pomysłów i trochę tak, no z dużą dawką humoru, no to o co chodziło z tym K2. No więc w Sławie, w miejscowości, gdzie Jacek mieszka, jest druga co do wysokości wieża widokowa w Polsce. Czyli no zgadza się, K2 to druga co do wysokości góra, tutaj druga co do wysokości wieża. I Jacek wchodził na nią razem ze swoim synem, natomiast no synowi się nie udało dotrwać do końca. Wszedł na tą wieżę ileś razy, tak, że wyszła z tego wysokość K2. No i chyba był taki sezon ogórkowy wtedy w mediach, nie było chyba o czym mówić, czy pisać, bo wszystkie media, dosłownie ja pamiętam po prostu, jakiej stacji by się nie słuchało, czy nie oglądało, no to wszędzie były informacje o Jacku, który zdobył zimą K2. No muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, że to oczywiście był trochę taki żart i takie trochę właśnie mocno z przymrużeniem oka, to no tutaj kondycji jak najbardziej mu zazdroszczę, bo wejście po schodach nawet na taką wieżę ileś razy przez 3 dni on w sumie tak chodził tam z przerwami tylko na spanie, no to też jest swoisty wyczyn i niełatwa sprawa. W książce Broad Peak Darowane życie piszesz o tym, że był Polak, który chciał nazwać tę górę mianem cara Mikołaja. Bronisław Grąbczewski zmarł w 1926 roku. Całe szczęście, że nie mamy tej innej nazwy. Kiedy rozpocznie się twoja nowa wyprawa? Moja wyprawa rozpocznie się 20 czerwca. Wtedy wylatuję do Pakistanu. Początek, pierwsze dni to jeszcze są takie troszeczkę organizacyjne, bo trzeba się dostać do skardu. Ja jeszcze zamierzam odwiedzić Polkę, o której piszę w tej książce o Broad Peaku. Dziewczyna, Polka, która wyszła za Pakistańczyka i prowadzi taką piekarnio-cukiernię w Islamabadzie, gdzie można kupić nasze polskie pączki, znaczy robione tam na miejscu, ale ta receptura polska, chleby nasze, co wcale nie jest takie normalne w Pakistanie. Na pewno znajdę czas, żeby tam do niej wpaść. Natomiast no potem lecimy do skardu i w ekipie międzynarodowej, bo w takiej będę działać, no zaczynamy trekking, idziemy tam ileś dni do bazy pod K2, a potem już zakładamy kolejne obozy, no i atak szczytowy, o ile pozwoli pogoda, no ale zakładam, że pozwoli, no to pewnie będzie w drugiej połowie, w końcówce bardziej lipca. Taki jest plan, zresztą będzie na mojej stronie internetowej i na moim Facebooku, jak się wbije Monika Witkowska, to wyskakują tam dane, można będzie śledzić podczas wyprawy, co się tam dzieje, to znaczy nie zawsze będzie tak, że będę miała dostęp do internetu, ale będę miała kontakt satelitarny z osobą, która tutaj właśnie będzie wpisywała w Polsce jakieś informacje, jak tam mi idzie. A nie tylko jak mi idzie, bo jeszcze są ważne, są też inne osoby, które tam będą, także nie tylko o mnie będą informacje. Naszym gościem była Monika Witkowska. Życzę wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję, no i liczę na trzymanie kciuków.